Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie's Style. Dzisiaj kręcę odcinek z bardzo fajnego miejsca w Bydgoszczy. Nie wiem czy wiedzieliście, ale jest tu bardzo fajne miejsce, ukryte. Na tyłach można powiedzieć takiego parku, gdzie są firmy. Może źle to powiedziałam, ale mniejsza z tym. Natomiast nazywa się to Brdy Ujście. Jest tu węzeł wodny, tak to oto wygląda. Jest mostek, z tyłu mnie jest też tama. Tutaj też mamy z tej strony piękne widoki. Znajduję się w miejscu, gdzie właśnie wydaje mi się, że bardzo mało osób wie o tym miejscu, dlatego że rzadko tu kogokolwiek spotykam, a powiem Wam szczerze, że to jest bardzo fajne miejsce na spacer całą rodziną, samemu, a także żeby poznać kawałek historii. Tutaj obok mnie jest taki kamień z tabliczką upamiętniający w hołdzie marynarzom oddziału wydzielonego Wisła, flotylli rzecznej marynarki wojennej stacjonującym na Brdy Ujściu, skąd w 1939 roku pod dowództwem Romana Kanafojskiego wyruszyli do bohaterskiej walki w obronie ojczyzny przed niemieckim agresorem. Cześć ich pamięci. I tutaj mamy właśnie takie, słuchajcie, piękne widoki. Mamy właśnie Brdy Ujście. Tutaj odbywają się zawody kajakarskie. Można wypożyczyć rowerek, małą łódkę, przepłynąć się tutaj kawałek właśnie tutaj tą wodą i spędzić mile i fajnie czas z rodziną. Ja to miejsce odkryłam jakiś czas temu. Byłam tu na wycieczce rowerowej, byłam tu ze swoją mamą na rowerkach wodnych. Jestem tu również teraz z córką i siostrzenicą właśnie, bo siostrzenica jest u nas na takim weekendzie przedłużonym majowym, żeby poznać troszeczkę Bydgoszcz i okolice. W związku z tym jest to mega miejsce do zwiedzenia. Jeżeli jeszcze tu nie byliście, to zachęcam Was do tego, żebyście właśnie sobie tu przyjechali. Można latem rozłożyć, czy nawet teraz wiosną, kiedy jest ciepło jeszcze, rozłożyć sobie kocyk, posiedzieć z rodziną nad wodą. Nie wiem, czy wiecie, ale w Bydgoszczy nad wodą są mewy, tak jak nad morzem, więc jest to niesamowite, ponieważ no, jest to taka też fajna atrakcja, gdzie zazwyczaj nad wodą, gdzieś w centrum Polski, no mew raczej nie spotykamy, tak? A tutaj mamy również mewy. Także jeżeli znajdziecie czas, będziecie w Bydgoszczy i chcielibyście zobaczyć kawałek historii, poznać kawałek historii i zobaczyć kawałek innego świata, fajnego, inaczej zachowanego, to zapraszam Was w to niesamowite miejsce. Można tu porobić naprawdę piękne pamiątki, zdjęcia. Można opowiedzieć o tym miejscu znajomym i po prostu na świeżym powietrzu spędzić trochę czasu, pozwiedzać, pospacerować i cieszyć się pięknymi widokami. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa!